tak. Łukasz Załuska, powiedziałbym uff i najlepszy chyba powrót roku na Grądzie, jaki zobaczyliśmy, jeśli chodzi o twój pierwszy występ pomiędzy pierwszymi dwoma występami na Grądzie. No dzisiaj po prostu szacunek. Gratuluję wygranej. No dziękuję jeszcze raz, wiesz, co? Nie mogło inaczej się skończyć, nie? Tu przyjechałem z taką głową, tak przygotowany, wiesz, wszystko było ułożone od kilku miesięcy tylko pod prądem, nie? Ja nic innego nie robiłem, znaczy nie, przepraszam, nic innego nie robiłem. Robię swoje rzeczy, zarabiam pieniążki na rodzinę, tam prowadzę biznes, ale byłem tak jakby na pół wyłączony z tego wszystkiego, tylko kontrolowałem, co tam się dzieje, żeby było wszystko ok, żeby to wszystko funkcjonowało, a było skupienie tylko na przygotowaniach. Także dostałem w domu zielone światło, zawalczenie na Grądzie, od razu zgłosiłem gotowość i tu przyjechałem wygrać, nie? Słuchaj, zepsułeś urodziny Bubu, to jest jedna rzecz, ale zepsuła mu się noga jeszcze, co gorsza. Czy ten myślisz, że to był wynik presji, którą stworzyłeś, czy po prostu on nie był świadomy tego, że po prostu obniżył szybko wagę i gdzieś tam... To nie ma tak łatwo, jak się wydaje, tak? I 25 kg różnicy nie robiło tobie żadnego problemu. Różnica w kilogramach żadnego problemu nie robiła, bo było bardzo mocno bije, co się przekonałem, bo mi podbródek wszedł tak, że zatańczyłem na nogach, ale ja słyszałem, jak to strzeliło po mocnym ciosie na dół. On tak stał lekko bokiem, tak jak teraz stoisz, i prawy prosty wszedł na dół i ta noga strzeliła. Nie wiem, czy on w momencie wyprowadzenia mojego ciosu chciał odskoczyć i wiesz, jak to, i to się zerwało. Czy jakieś tam inne przyczyny, nie wiem, zmienia wagi, czy jakiekolwiek inne, nie? Także no szkoda, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, bo to jest w porządku gość i no i tyle, nie? Te rotacje z rywalami, bo wszedł Stolara, tak, i tak dalej, to wszystko nie robiło na tobie wrażenia? Czekałeś, co, jak to mówią, Pan Bóg da, to będzie, tak? Czy raczej gdzieś tam kalkulowałeś, że może z tym lepiej byłoby, z tym inaczej? Nie kalkulowałem, tylko wiesz, siedziałem w szatni, bo trener mówi, wszedłem po wygranej walce z Bubu, siedzisz tutaj, nie wychodzisz, nie? Ja siedziałem, no, ubierałem się, ręcznik na głowie, siedziałem, pełna koncentracja i tyle, nie? A co chwila ktoś przychodził do szatni i mi zdawał jakieś relacje z kosmosu, nie? Wchodzi ten, wchodzi tamten, nie, wchodzi zaraz kolega, kto inny. I wiesz, jak to jest, siedzi zawodnik sobie w szatni, na zejściu, czeka na kolejną walkę i już się przemieliło w jego głowie czterech zawodników, którzy mogą wskoczyć za kontuzjowanego Lodówę, nie? Także nie jest to łatwe, no ale okazało się, że szkoda, że tej walki nie było, no bo mówię, moja dzisiejsza forma, bym pokazał naprawdę dobrą walkę, dałbym się wszystko, nie wiem, czym wygrał, czym przegrał, ale na pewno dałbym się wszystko, no ale tak się potoczyło, to jest turniej. To wiesz, to jest turniej, ja też w pierwszym turnieju miałem długą walkę z Lodówą, później bardzo szybko wszedłem do Tysona. Oczywiście nie umieszczam Tysonowi, bo to jest mega przeciwnik, nie wiem, czy bym z nim wygrał, jakbym wszedł na bym wypoczęty był, ale no to jest turniej, to są prawa turnieju, nie? Mogę powiedzieć, że dysponowałeś jeszcze jednym atutem, bo masz jednego z najbardziej doświadczonych trenerów, a jeśli chodzi o sukcesy, to chyba nie wiem, czy ktoś w Polsce ma takie sukcesy, czyli mistrzostwo UFC, twojego trenera, Pawła Derlacza razem z Joanną Jędrzejczyk, później sukcesy Mameda Halidowa, albo wcześniej nawet sukcesy Mameda Halidowa, no i oczywiście teraz mistrz Gromdy, więc myślę, że to też gdzieś jest dla Arachionu jakieś specjalne wyróżnienie, że ty wygrałeś, gdzieś tam czujesz tą dumę z Arachionu? Nie, no tak, no wiesz, no ten klub to jest mega po prostu, to wiesz, pod względem trenerów, wiesz, jest dwóch trenerów głównych, Szymon Bońkowski, Paweł Derlacz, mieszamy te treningi trochę z Szymonem Bońkowskim, mniej trenuje, wiadomo, szczerze, bo to jest trener od parteru, ale też się zdarza, że też tarczuje, też ten, to nie jest tak, że tylko z Pawłem trenujemy. Co? Cały klub w ogóle, wiesz, wszyscy zawodzi, przecież to jest takie doświadczenie, Karol Celiński, Adaś Kowalski, cała reszta, przepraszam, wszystkich nie wymienię, bo wiadomo, nawet teraz nie pamiętam w ogóle wszystkich nazwisk, ale cały klub to jest mega klub, nie, także nie wyobrażam sobie w innym trenować, no i właśnie widzisz efekty, tak, trenując w takim klubie,
jeden turniej nie wyszedł, no ale do drugiego już się tak przygotowaliśmy, że nie było szans. Nie? Ja tak patrzę i pamiętam ten dramatyczny knockout z Kuźmą twój i pomyślałem sobie, ciekawe czy facet wróci jeszcze w ogóle do boksowania. Takiego powrotu chyba nikt się nie spodziewał i tak efektownego ostatecznie zwycięstwo dzisiaj i to chyba jest rekompensata za wszystko, że warto wierzyć w zwycięstwo, co? Nie no pewnie, no to wiesz. Pewnie tak. Nie no, słuchaj, no po takim knockoucie. No to wiesz, to nie wiem. Niewielu by się pozbierało. Właśnie, nie, tu nie było szans. Już wstałem i wróciłem na treningi. Po tym knockoucie ja miesiąc czasu nie byłem w stanie wrócić na salę, bo ja pływałem na nogach. Ale jak tylko przestałem pływać na nogach, od razu grube treningi się zaczęły. Zacząłem się przygotowywać do kolejnej rundy. Zostałem światło-zielone w domu i tyle. Nie było możliwości, żebym ja odpuścił po tym knockoucie. W tych pierwszych dniach, jak wróciłeś, było to światełko, że może kiedyś się tak wydarzy, że będziemy tu stali, rozmawiali i ty będziesz po wygranym całym turnieju? Oczywiście, ja przecież z karetki wyszedłem, trener mnie odebrał ze szpitala, ja mówię, że tam wrócę i to wygram od razu. Niesamowite, słuchaj. Gratuluję ci tego zwycięstwa, życzę ci kolejnych zwycięstw też i sukcesów i naprawdę jestem pod wrażeniem tego twojego powrotu, bo tak jak powiedziałem, no, wyglądało to dramatycznie. Nie wiem, czy widziałem tu jakikolwiek dramatyczniejszy knockout, ale jak to mówią, co nas nie zabije, to wzmocni i myślę, że to jesteś dokładnie odzwierciedleniem tych słów. Fajnie, dziękuję bardzo. Dzięki.